Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Denku i myślę, że przejdziemy od razu do produktów. Zacznę od szamponu niebieskiego do blond włosów z Joico. Jest to Color Balance Blue, rewelacyjny, jeden z najlepszych szamponów, jakich używałam. Super usuwa, wiecie, te żółte refleksy na włosach. Jest genialny. Trochę drogi, nie oszukujmy się, ale jest świetny, więc mogę go serdecznie polecić. Kolejną rzeczą jest coś, co jeszcze używam, ale wrzuciłam do pudełku, żeby Wam o tym oczywiście powiedzieć. Jest to maszynka, tak ona wygląda, z Wilkinsona's i to jest Shea Butter. To jest ta maszynka, która na oko golarki ma mydełko takie, więc nie trzeba używać pianki. Świetnie się tego używa, naprawdę w ogóle nie czuć, że się goli nogi, tylko też u mnie jest tak, że praktycznie nie mam włosów na nogach, bo ja używam tego Philipsa Lumei, ale jest rewelacyjny w użyciu, raz na jakiś czas muszę jednak użyć golarki i to fajne jest też, myślę, że na podróż, bo nie trzeba brać ze sobą pianki do golenia. Następnie suchy szampon Soap & Glory, bardzo dobry, tak samo go lubię jak Batiste, więc pewnie jak coś, to będę go też kupować. No Batiste wiadomo jest dostępny wszędzie tak naprawdę, a ten tylko w Boots, ale świetny, przepięknie pachnie i u mnie sprawdził się bardzo, bardzo dobrze. Tu mam balsam do ciała z Victoria's Secret, troszeczkę tu zostało, ale właśnie niby plus jest, że jest pompka, a minus, że nie do końca jednak można wydobyć ten produkt. I to jest Drink It In Sweet Almond Oil Moisturizing Body Lotion. Przecudownie pachniał, pięknie nawilżał, szybko się wchłaniał. Byłam bardzo, bardzo z niego zadowolona i jeszcze jak uda mi się go gdzieś kupić, to na pewno jeszcze do niego powrócę. Chusteczki do demakijażu z Lidla. Bardzo często je kupuję, jak jestem w Lidlu, to wrzucam je do koszyka, bo u mnie się one jak najbardziej sprawdzają. I to jest ta wersja do skóry normalnej i mieszanej, więc tanie i mogę polecić. Żel pod prysznic Isany, taki zimowy troszkę, Forbidden Apple, to jest bardzo dobra nazwa, czyli zakazane jabłko i to jest czerwone jabłko i karmel, przecudownie pachniało. Ja miałam kiedyś mydełko i byłam po prostu zachwycona, więc jak byłam w Polsce, to sobie kupiłam. To jest limitowana edycja, ale pewnie jeszcze w niektórych Rossmanach możecie teraz jeszcze dorwać, bo ja to nie tak dawno kupowałam. Tu mam kremowy żel pod prysznic z Joanny o zapachu szarlotki z lodami. I rzeczywiście to pachniało jak szarlotka. Nie wiem, czy tam lody wyczuwałam, ale szarlotką zdecydowanie pachniało. Przecudowny żel. Szkoda, że one takie małe robią. Chyba, że są duże też. Tutaj mam że kosmetyki dla dziecka zostawię na sam koniec. Wielgachny płyn do kąpieli z Avonu i to jest żurawina i pomarańcza, więc to jeszcze jest moja wersja zimowa. Długo schodziło, bo butla wielka, ja nakupiłam tych żeli oczywiście zimowych i trochę zeszło zanim je zużyłam, więc nareszcie skończyłam wszystkie te zimowe, już mam taki normalny zapach. Dezodorant Dove Go Fresh o zapachu gruszki. Był bardzo fajny, ja lubię te zapachy Dove ogólnie, ale ten gruszkowy to chyba, no nowość właśnie jest, bo nie widziałam ich wcześniej. Bardzo fajnie pachniał, taki był ok, ja jakoś tam specjalnie nie wymagam od dezodorantu, więc fajnie się spisał. Pianka do golenia Gillette, trochę używałam zanim kupiłam tą maszynkę, to właśnie używałam sobie tej na wspólkę z mężem, bardzo lubię zawsze, powtarzam Wam, że kupujemy zawsze te sensitive, bo zarówno ja, jak i mój mąż takich właśnie potrzebujemy. Szampon z Garniera Ultimate Blends i to jest ten z awokado i masłem shea. Ja, któraś to już moja butelka jest i ja bardzo je lubię, więc ten mogę polecić, bo już nie pierwszy i nie drugi raz jest u mnie. Tu jest żel pod prysznic z Original Source. To był zielony banan i mleko bambusowe. Przecudownie pachniał, był bardzo, bardzo fajny. Ogólnie lubię te żele, najbardziej chyba ten malinowy oczywiście, ale ten przepięknie pachniał rzeczywiście takim zielonym bananem, więc
Wiem, że u niektórych on przesusza trochę skórę, ale u mnie to się zdecydowanie nie dzieje. Tu mam też z Wilkinsona maszynki, ale to już to takie, wiecie, jednorazówki. Extreme 3 Beauty Sensitive i on ten niby miał aloe vera, witaminę, ale ten był beznadziejny, znaczy te maszynki były beznadziejne. Jakoś bardzo słabo goliły, mimo że nie mam tam dużo do golenia tak naprawdę, to średnio sobie radziły, nie wiem o co chodzi i bardzo szybko musiałam wymieniać te maszynki, tu było ich 4. Szybko musiałam je wymieniać, bo po prostu były jakieś takie tępe i na pewno ich więcej nie kupię. Patyczki z Johnsona już nie tylko widzę ja, ale wiele osób zauważyło, że one się zmieniły na takie jakby papierowe, te patyczki nie są z plastiku, tylko takiego grubego papieru, nie wiem z czego to jest zrobione. Podejrzewam, że to musi być coś, wiecie, żeby mniej plastiku używać, ale są beznadziejne, strasznie się wyginają, właśnie wszyscy na to teraz narzekają i no nie podobają mi się. I teraz kupiłam, wiecie co, z Tesco takie dla dzieci, te normalne, nie te takie bezpieczne, tylko te takie właśnie zwykłe, nie wiem do czego to jest dla dzieci, ale kupiliśmy tamte, bo są plastikowe i muszę wam powiedzieć, że tam się bardzo fajnie sprawdzają. Płatki kosmetyczne z Tesco, byle jakie są takie, nie podobają mi się, ale czasami nie mam wyjścia i właśnie wtedy nie miałam zapasowych i nie miałam gdzie indziej kupić, bo akurat nigdzie nie jechaliśmy i musiałam coś kupić i kupiłam te, ale one są takie, wiecie, rozwarstwiają się w ogóle. Oto mam następne płatki i to już są z Primarka i one są genialne, kosztują tylko 50 pensów, jest ich bardzo dużo i są świetne. I teraz jeszcze też mam i ostatnio jakoś tak często koło Primarka niechcący przechodzę, więc sobie robię zapasiki. Mydełko z Palmolive, to jest miód tylko. Bardzo fajne te mydełka, bardzo je często kupuję. Najczęściej właśnie te lądują u mnie w kuchni. Krem do stóp z Avonu i to był Vanilla Berry. Bardzo ślicznie właśnie pachniał takimi owocami. Ja lubię kremy z Avonu, więc jak tylko miałam, no teraz już nie mam gdzie kupać Avonu, ale zawsze robiłam zapas właśnie kremów. Krem do twarzy z Ziai, oczyszczanie liście Manuka, bardzo sławny, był bardzo fajny, świetnie się tak naprawdę u mnie sprawdził, fajnie pachniał, fajnie nawilżał, taki fajny krem, więc zużyłam. Tu mam mały dezodorant, ja go jeszcze kupiłam, pamiętam, do szpitala i on tak czekał, aż zużyłam normalny dezodorant, jak rodziłam. I to jest Sure i ja je bardzo lubię, a tak naprawdę to był jedyny mały dezodorant, jaki był dostępny w Butsie, więc dlatego kupiłam, ale ja raz na jakiś czas kupuję te dezodoranty, bo one są bardzo fajne. Tu mam balsam do włosów, balsam Ogolej Macadamia i keratyna z Dr. Sante. Mam teraz maskę, która jest genialna, ale odżywka też była bardzo fajna, świetnie się włosy rozczesywały w ogóle po niej, więc mogłam spokojnie palcami rozczesać pod prysznicem, po nałożeniu tej odżywki bardzo ładnie pachniała i nigdy nie słyszałam wcześniej o tej firmie, ale muszę powiedzieć, że produkty są naprawdę fajne. Tu miałam peeling, ten Body Boom o zapachu mango, świetne są te peelingi, oczywiście potem jest sprzątanie całej łazienki, po prostu wygląda to jak ziemia od kwiatków po prostu w wannie, ale świetnie po prostu wygładza skórę, ona jest tak rewelacyjna, a jeszcze te mango zdecydowanie, bo miałam jeszcze o zapachu, niech sobie przypomnę, cynamonu, ale ten mango to tak super został zapach na skórze, cały dzień czułam ten peeling, więc genialna sprawa. Tu mam dwa moje ulubione, teraz zawsze mówiłam jeden, teraz mam dwie ulubione sole do kąpieli z Isany i to jest mandarynka i maślanka i to mój nowy kwiat jaśminu lilia wodna. Przecudowne obydwa, kiedyś tylko ten uwielbiam, ale siostra mi wysłała właśnie ten tak do spróbowania i jest tak cudowny, więc nie wiem, który jest fajniejszy, więc oba mogę wam polecić, bo przecudownie pachną, dają kolor wiecie, wody, więc super. Zużyłam perfumy Britney Spears, to jest woda perfumowana raczej i one się nazywały Maui.
przepiękne, takie bardzo, bardzo słodkie perfumy w przepięknej buteleczce. Ja lubię raz na jakiś czas. Miałam jakieś takie fajne perfumy, dam je mamie i szukam ich tak naprawdę teraz, jak gdzieś je znajdę, bo one są te perfumy naprawdę niedrogie. Tamte się, nie pamiętam jak się nazywały. W zielonej butelce tak jakieś miałam. Przepiękny też zapach, właśnie taki słodki. Jak jeszcze tamte znajdę, to też kupię, ale te też są rewelacyjne. Tutaj miałam krem z Garniera, ten Moisturize Pomp, też bardzo fajny, fajnie, że był z pompką, więc się super używało. Ja lubię sklepy, kremy z Garniera i teraz też mam krem z Garniera i właśnie bardzo często do nich wracam. Dezodorant Dove, lubię dezodorant w ogóle w kremie i jak już wcześniej wspominałam, lubię zapach Dove, więc taki się u mnie też pojawił. Kremy do rąk mam tutaj dwa, proszę, zimowy. Zimowy krem do rąk, świąteczne aromaty, piernik, imbir, cynamon. Dlatego miałam go w szafce nocnej, więc trochę wolniej się zużywał, bo go tak naprawdę raz dziennie używałam. Ale przepięknie pachniał, bardzo lubię te wersje z jaj zimowe. I taki z Avonu, mleko i miód. Też był bardzo fajny i oczywiście zużyłam, bardzo ładnie nawilżał, szybko się wchłaniał, był taki delikatny, więc wiecie, nie paprał potem wszystkiego. Tu mam dwa takie mini kremiki, ten dostałam od Emilki, od Semiki, dziękuję kochana, był bardzo fajny taki delikatny krem Perky Pearl i zużyłam. Taka próbeczka, ale był bardzo fajny i ostatnio pokazywałam wam w vlogu, kupiłam ten z L'Occitane Creme Divine. Jezu, był rewelacyjny, ale nawet nie chcę wiedzieć, ile on kosztuje. Przepięknie pachniał, taki delikatny, ślicznie nawilżał. No, na dobre kilka razy mi starczył. Przepiękne mają w ogóle to opakowanie. Tu zużyłam to serum z Palmersa na rozstępy. Moim zdaniem rzeczywiście coś pomógł. Nie wiem, czy one same po prostu zaczęły jaśnieć, wiecie, z biegiem czasu, czy od tego, ale chyba za wcześnie, żeby same tak jeszcze się rozjaśniły. Zdecydowanie mi pomógł. Ciężki trochę w rozmarowaniu, bo to jest taki bardzo, bardzo gęsty olejek. No, ale zużyłam cały. Teraz mam jeszcze z Palmersa ten krem, bo kupiłam jeszcze sprzed ciąży, go miałam, więc zużywam to, ale to serum było bardzo fajne. Krem pod oczy z ziai na powieki przeciw zmarszczkom pietruszkowy. Bardzo fajny, delikatny taki krem. Ja produkty z ziai bardzo lubię, więc u mnie się sprawdził. Zużyłam tą pomadkę Sylveco z peelingiem. To już jest moja druga, trzecia, chyba druga. W okresie zimowym je kupuję, bo u mnie one się świetnie sprawdzają. Pięknie peelingują usta i bardzo fajnie pachną. I tutaj mam jeszcze dwie maseczki. Ta była świetna, dobrze, że mam jeszcze drugą, z Eveline Gold Lift Expert. Luksusowa maseczka przeciwzmarszczkowa, 24-karatowe złoto i ona rzeczywiście jest taka złota. Strasznie fajne uczucie w ogóle na twarzy, więc ta się świetnie mi sprawdziła. I taka maseczka też przeciwzmarszczkowa, sama przeciwzmarszczkowa kupuję, z AA Beauty Bar, też była bardzo fajna, taka delikatna, więc... Oczywiście, super. I tu mam normalny hicior. Są to płatki pod oczy z Perfekty. To są najlepsze płatki na świecie. I to jest Ice Patch, czarna zielona herbata, hydrożelowe płatki, kompres pod oczy. To się wkłada do lodówki. I po prostu to cudowne chłodzenie pod oczami. Ja normalnie siedziałam i się zachwycałam nimi jak nienormalna. Ogólnie płatki, w większości płatki ja muszę jednak leżeć, żeby one się nie, wiecie, nie zsuwały, a te idealnie się trzymają, po prostu to jest najlepsza rzecz na świecie i jak tylko będę miała możliwość, to muszę sobie jeszcze zrobić jakiś porządny zapasik. I ostatnie dwie rzeczy z kolorówki i mam jeszcze dwa produkty mojego synka. Płyszczyk z Diora, który idzie do śmieci, bo już zaczął zmieniać po prostu kolor, więc on się po prostu przeterminował i niestety musi pójść do kosza. Ale on był taki... śliczny mam kolor, ale był kiepski w nakładaniu. Naprawdę trzeba było się namęczyć, żeby on ładnie wyglądał. To jest kolor 517, no śliczny taki delikatny róż, ale chyba nawet widzicie, że tu już jest ześliszy, więc on zaczął zmieniać kolor, tak leżał i w końcu stwierdziłam, że chyba już go nie mogę nałożyć, bo coś się z nim stało, więc idzie do kosza i tutaj zużyłam tą
małą wersję Benefita Gimme Brown mascara do brwi, bardzo fajna była, w idealnym kolorze dla mnie, nie trzeba było nic innego nakładać, jakieś cienie czy kredki, tym można sobie było pięknie zrobić brwi, świetny produkt, on był w gazecie, więc uwielbiam to, że tutaj właśnie Perfekta, nie Perfekta, tylko Benefit znajduje się właśnie w gazetach. I dwa produkty mojego synka. To jest balsam do ciała z Joanny, emolient, balsam do ciała i oczywiście nie zawiera silikonu, barwniku i tak dalej. Bardzo fajny, delikatny balsam, super się wchłaniał, pięknie pachniał i ogólnie mój syn uwielbia się smarować, więc on może go polecić. I zużyliśmy mały sudokrem, ja go jest ok, ale ja go nie do końca lubię przez to, że jest taki bardzo ciężki, zdecydowanie wolę Bepanthen. Używamy ziajki, też jest fajna, ale jeżeli nie będę miała nigdzie tutaj ziajki, to myślę, że na pewno wrócimy do Bepanthenu, bo jest najfajniejszy, no ale mieliśmy, więc zużyliśmy i to już wszystko. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca mojego denka, w końcu mogę sobie to już wyrzucić, bo torba była już pełna, więc najwyższy czas. Już mój mąż powiedział, że chyba już powinnam zrobić denko, bo tam już nie ma miejsca, więc musiałam zrobić. Mam nadzieję, że macie udany dzisiaj dzień. Życzę Wam pięknego, słonecznego dnia albo spokojnej nocy, w zależności kiedy to oglądacie. I widzimy się w moim kolejnym filmiku. Pa, pa!